Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym filmie porozmawiamy o nawadnianiu i nawilżaniu skóry. Ale zanim przejdę do tematu, muszę przekazać Wam kilka ważnych informacji. Po pierwsze, jest to film sponsorowany. Tak, dobrze usłyszeliście. Zgodziłam się na udział w kampanii reklamowej marki Neutrogena, która ma na celu przekazanie Wam kilku ważnych informacji. Pierwsza, zaprezentowania nowej linii kosmetyków nawadniających linii Hydro Boost, a druga, uświadomienia Wam, jak ważne jest nawilżanie i nawadnianie skóry w odpowiedni sposób przy użyciu odpowiednich kosmetyków. I pewnie teraz zastanawiacie się, dlaczego zgodziłam się na udział w tej kampanii. Odpowiedzi będzie kilka. Pierwsza z nich. W zeszłym roku, zapewne pamiętacie, jak pokazywałam Wam kosmetyki, również marki Neutrogena, ale z innej linii. Były to produkty, które miały za zadanie regulować nadprodukcję sebum oraz zmniejszać widoczność rozszerzonych porów. I z tego co pamiętam, te produkty po mojej rekomendacji bardzo przypadły Wam do gustu. Dostawałam wtedy dużo zdjęć, dostawałam również komentarze i wiadomości, że kupiliście z mojego polecenia te kosmetyki i bardzo dobrze się u Was sprawdzają. I kiedy otrzymałam propozycję od marki Neutrogena na przetestowanie nowej linii kosmetyków, pomyślałam sobie, że jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby przedstawić Wam następne produkty, skierować je do osób, które mają problemy ze skórą odwodnioną, przesuszoną, które mają problemy z nawilżaniem i nawadnianiem tej skóry, nie wiedzą po jakie kosmetyki sięgnąć, ale też pomyślałam sobie, że jest to bardzo dobra okazja, żeby troszeczkę z Wami porozmawiać właśnie na temat nawadniania i nawilżania skóry. Druga opcja, dlaczego zgodziłam się na udział właśnie w tej kampanii reklamowej marki Neutrogena, to Wasza świadomość. Bo co się okazuje, mimo tego, że wszyscy wiedzą, jak ważne jest nawilżanie i nawadnianie skóry i naszego organizmu, to z praktyką niestety jest troszkę gorzej. I mówię Wam tutaj z mojego doświadczenia jako kosmetolog, spotykam się z tym praktycznie codziennie. Piszecie do mnie maile, wiadomości, że macie problemy ze skórą, że potrzebujecie odpowiedniej pielęgnacji. I co się okazuje, naprawdę większość z Was jednak cierpi na to przesuszenie, odwodnienie skóry. Również od moich kolegów po fachu, jak i od makijażystów dowiedziałam się, że niestety ten problem, czyli problem przesuszenia i odwodnienia skóry jest bardzo, bardzo szeroki. I kilka dni temu, a w sumie nawet kilka tygodni temu zrobiłam na moim Instagramie ankietę. Ankietę, w której zadałam kilka prostych pytań, żeby sprawdzić, jak to rzeczywiście jest z tą Waszą świadomością. Mam tutaj przed sobą wyniki tej ankiety i powiem Wam, że troszeczkę ta moja teoria się potwierdziła i też wyniki mogą Was odrobinę zaskoczyć. No i słuchajcie, pierwsze pytanie. Czy regularnie nawilżasz skórę? 70% osób odpowiedziało, że tak, 30% odpowiedziało, że nie. Drugie pytanie. Czy pamiętasz o piciu odpowiedniej ilości wody? No i słuchajcie, 49% odpowiedziało tak, a aż 51%, że niestety nie pamięta o tym regularnym piciu wody. Dalej, czy w nawilżaniu skóry stosujesz tylko kosmetyki, czy też nawilżasz skórę od środka? 50% odpowiedziało, że nawilża skórę od środka i stosuje odpowiednie kosmetyki, a 50%, że nie, że tylko kosmetyki. Czy podczas demakijażu wykonujesz krok mycia skóry z wodą i środkiem myjącym, czy go pomijasz? 84% odpowiedziało zawsze, 16% nigdy. Czy myjesz skórę twarzy rano? 87% oczywiście, a 13% nigdy, bo po co? Wolisz lekkie kosmetyki nawilżające do ciała, czy raczej bardziej treściwe? 59% odpowiedziało, że woli lekkie żele, a 41%, że woli kosmetyki treściwe i masła. I teraz słuchajcie, ostatnie pytanie. Czy wiesz, jak duży wpływ na piękną skórę ma jej nawilżanie? 92% odpowiedziało, że tak, a 8% odpowiedziało, że nie. Czyli macie świadomość tego, jak ważne jest nawilżanie, a z praktyką niestety jest znacznie gorzej.
Także widzicie, myślę, że ten dzisiejszy film w pierwszej części opowiem Wam właśnie o tym nawilżaniu i nawadnianiu, przekażę Wam odpowiednią wiedzę i mam nadzieję, że też troszeczkę to Wasze podejście do pielęgnacji się zmieni, a w drugiej części dzisiejszego filmu opowiem Wam o kosmetykach właśnie z tej nowej linii Hydroboost, które przetestowałam, które sprawdziłam na sobie i też zdradzę Wam, który z nich jest taką moją perełką. No to co? Jesteście gotowi? Po tym nieco długim wstępie przechodzimy do tematu. Wyobraźcie sobie, że aż w 70% nasz organizm składa się z wody, a największym zewnętrznym organem jest nasza skóra. I skóra pełni dla nas ogromną rolę w tym nie tylko jak wyglądamy, ale też co ona robi. I nie będę skupiać się dzisiaj na budowie anatomicznej skóry, ale muszę Wam podkreślić tutaj, że skóra chroni nasz organizm, nasze organy wewnętrzne przed działaniem szkodliwych czynników, jak na przykład smog, czy promieniowanie, czy bakterie. Chroni nasz organizm i nasze organy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ale też skóra pełni bardzo ważną funkcję, jeżeli chodzi o termoregulację i regulację tej naszej gospodarki wodnej w organizmie. Tak, dobrze usłyszeliście. I co więcej, muszę tutaj podkreślić, że na naszej skórze znajduje się swoisty film ochronny, którego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. I jest to tak zwany ochronny płaszcz hydrolipidowy. I ten płaszcz, jeżeli zostanie uszkodzony w jakikolwiek sposób, niestety dochodzi do podrażnienia skóry, do wszelkiego rodzaju alergii, zaczerwienienia, pieczenia, może dojść do przesuszenia, do odwodnienia skóry. Ta woda z naszego organizmu szybciej ucieka. I co musimy robić w tym kierunku? Wiem, wszyscy teraz powiecie, pić odpowiednią ilość wody, niektórzy mówią, że są to 2 litry dziennie, niektórzy 2,5, tak. To jest też prawda. Musimy pić 2 litry wody dziennie, uzupełniać tą wodę, która w ciągu dnia ucieka z naszego organizmu, ale też musimy stosować odpowiednie preparaty, które będą wzmacniać nasz hydrolipidowy płaszcz na skórze i też go odbudowywać. I w tej kwestii powinniśmy sięgać po takie kosmetyki, które będą zawierały odpowiednie substancje budujące ten nasz płaszcz hydrolipidowy. I do takich substancji należy m.in. kwas hialuronowy, który jest, posiada dużą, małą cząsteczkę. To są emolienty, są też ceramidy, to jest gliceryna. To są takie substancje, które będą nadbudowywały ten nasz płaszcz hydrolipidowy i też tworzyły taki film na skórze, który nie będzie przepuszczał tej uciekającej wody. Przez co też skóra będzie lepiej nawilżona, ta woda będzie zostawać w naszym organizmie i będziemy nie dość, że lepiej się czuć, będziemy zdrowsi, będzie skóra wyglądała piękniej, zmarszczki nie będą tak szybko się pojawiały, nie będzie tego przesuszenia, nie będzie tych alergii. No mogłabym tutaj Wam wymieniać, wymieniać i wymieniać. Teraz wiecie, jak to wygląda w praktyce i jak bardzo jest to ważne. A niestety w takim codziennym życiu nie dość, że stosujemy środki myjące, podrażniające, które ten nasz płaszcz hydrolipidowy uszkadzają. Mamy tutaj działanie czynników zewnętrznych, wolne rodniki, smog, stres, ubrania. Wszystko to powoduje, że ten nasz płaszcz hydrolipidowy zostaje uszkodzony. No i właśnie. Marka Neutrogena wyszła do nas z propozycją preparatów, które po pierwsze są na każdą kieszeń, po drugie dostaniecie je w drogeriach, a po trzecie zawierają substancje aktywne, które będą odbudowywały ten nasz płaszcz hydrolipidowy. I do takich substancji zalicza się kwas hialuronowy, gliceryna i emolienty. I one właśnie tworzą produkty, które za chwilę Wam pokażę. Co więcej, marka stworzyła takie kosmetyki, które są dopasowane do naszych potrzeb skóry. Czyli mamy tutaj preparaty nie tylko do skóry suchej
i odwodnionej, ale również do skóry mieszanej. Bo powiem Wam, że bardzo często spotykam się z takim określeniem, że jeżeli ktoś ma skórę mieszaną czy skórę tłustą, to tak naprawdę nie powinien korzystać z produktów nawilżających, bo tylko powoduje, że dochodzi do zwiększenia nadprodukcji sebum, że ta skóra mocniej się przetłuszcza. I to jest oczywiście mit. Bo niestety prawda jest taka, że każda skóra, każdy typ skóry potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Bez względu na to, czy jest to skóra odwodniona, przesuszona, wrażliwa, tłusta, czy właśnie mieszana. Skórę należy nawilżać. I jeszcze tutaj dodam, że mamy teraz okres jesieni. To jest najlepszy czas na wprowadzenie do naszej pielęgnacji zabiegów silniejszych substancji, zabiegów złuszczających. A kiedy złuszczamy skórę, to musimy ją też w odpowiedni sposób nawilżać. I ja nawet stworzyłam na moim blogu taką serię dotyczącą jesiennych zabiegów i tam bardzo często podkreślam, że to nawodnienie i nawilżenie skóry w przypadku użycia silniejszych substancji, kwasów, retinolu itd. jest naprawdę dla nas bardzo ważne. No dobrze, to teraz przedstawię Wam kosmetyki, o których zaczęłam właśnie opowiadać. Zacznę od preparatu do pielęgnacji skóry naszego ciała. I tutaj pokażę Wam balsam, a w sumie jest to żel. Żel nawadniający, tak jak mówiłam, do skóry suchej, do skóry bardzo suchej, do skóry normalnej. U mnie sprawdził się najlepiej w warunkach po basenie. Bo jak wiecie, skóra po basenie jest naprawdę dosyć mocno przesuszona. I to, co działo się po zastosowaniu tego produktu, było niesamowite. Momentalne ukojenie, nawilżenie i cudowny zapach. Cała ta linia tych kosmetyków ma taki zapach żelkowy, słodki, trochę przypominający gumę balanową. Całkiem fajnie utrzymuje się na skórze i wszystkie te preparaty, które teraz Wam pokażę, dobrane zostały do moich potrzeb skóry, czyli do mojej cery mieszanej. Tak, one mają takie żelowe konsystencje i w tym też właśnie ten oto balsam do ciała. No muszę powiedzieć, że naprawdę sprawdza się u mnie świetnie. Jeżeli chodzi o demakijaż i drugi krok w demakijażu, o którym wspominałam w ankiecie, czyli to oczyszczanie z wodą, ja tutaj sięgnęłam po żel. Żel oczyszczający, ale wiem, że jest też dostępna wersja kremowa, która lepiej sprawdzi się przy cerze suchej i mocno przesuszonej. Ten żel nie ściąga skóry, nie podrażnia, nie macie takiego uczucia napięcia po jego użyciu. Pachnie równie przepięknie i naprawdę bardzo dobrze doczyszcza skórę. Dwa preparaty do pielęgnacji skóry twarzy i tutaj mam krem na dzień i krem na noc. Obydwa mają bardzo zbliżoną konsystencję, taką żelową, przyjemną w dotyku, która momentalnie się wchłania i to właśnie cenię w kosmetykach, jeżeli chodzi o pielęgnację cery mieszanej. Też mają ten piękny zapach i po ich zastosowaniu rzeczywiście ta skóra wygląda pięknie. Wyczujecie to nawilżenie, to, że ta skóra jest taka miękka i przyjemna w dotyku. Ale jest jeden preparat, który wyjątkowo z całej tej linii mnie naprawdę urzekł. To jest właśnie to cudeńko. To jest krem. Krem taki ochronny, który zawiera w sobie filtr 25 SPF. No dobrze, mógłby to być wyższy filtr, 50, to wtedy mogłabym już powiedzieć, że jest to naprawdę cudeńko. Ale to, co w tym kremie właśnie mi się podoba, to to, że oprócz nawilżania i nawadniania mamy tutaj przeciwdziałanie fotostarzeniu, czyli zastosowania tego filtra. To jest taki preparat dzienny, który ma nieco inną konsystencję. Ona jest równie lekka, ale już nie taka żelowa jak w przypadku wcześniejszych preparatów. Natomiast stanowi fantastyczną bazę pod makijaż i powiem Wam, że przetestowałam go z cięższymi podkładami, na przykład z podkładem marki Estée Lauder Double Wear. Bardzo dobrze się sprawdzał, ale też przetestowałam go w użyciu z kremami BB i nie dochodziło do żadnego rolowania, do żadnego podrażnienia. Każdy preparat, każdy produkt makijażowy bardzo dobrze się rozprowadzał i też bardzo dobrze na tym kremie utrzymywał. I co więcej, tutaj też muszę podkreślić bardzo ważną sprawę. Otóż ja posiadam cerę mieszaną, wrażliwą. Żaden z tych kosmetyków nie spowodował podrażnienia,
zaczerwienienia, nie doszło do żadnych wyprysków, nie pojawiło się u mnie ten efekt błyszczenia skóry bardzo szybko, a mimo wszystko widzę przy regularnym stosowaniu każdego z tych produktów, że ta skóra wygląda naprawdę bardzo dobrze. Kochani, troszeczkę się dzisiaj rozgadałam na temat właśnie nawilżania, nawadniania. Pokazałam Wam preparaty, które stosuję, jeżeli chodzi o nawilżanie i nawadnianie. Wspomniałam Wam o tym, że każdy z nich zawiera w sobie kwas hialuronowy, glicerynę i emolienty, które odbudowują nasz naturalny płaszcz hydrolipidowy, ochronny dla skóry, ale też mają lekkie formuły, piękny zapach, naprawdę dają to uczucie nawilżenia, szybko się wchłaniają i są w takiej cenie, że spokojnie każdy z Was będzie mógł w nie zainwestować. O ile dobrze pamiętam, w całej tej serii jest jeszcze krem pod oczy, jest właśnie ten kremowy żel oczyszczający, o którym mówiłam, do demakijażu, jest chyba też mus do ciała i kiedy pokazałam Wam na moim Instagramie, czy też na moim blogu właśnie te kosmetyki, to byłam niesamowicie zaskoczona tym, że Wy już po nie sięgacie, że już je kupujecie, że z nich korzystacie, jesteście naprawdę z nich zadowoleni. Mam nadzieję, że ta nowa seria przypadnie Wam również do gustu i te informacje, które Wam dzisiaj przekazałam, będą dla Was pomocne. Pamiętajcie, nawilżanie i nawadnianie naszej skóry to jest naprawdę bardzo ważny proces w tym, aby skóra wyglądała pięknie i nasz organizm też był zdrowy. Czyli pijemy dużo wody, korzystamy z dobrych kosmetyków i pamiętamy właśnie o tym nawadnianiu i nawilżaniu. Tym akcentem, kochani, zakończę dzisiejszy film. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że wszystkie najważniejsze linki znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu, czyli m.in. linki do tych produktów. Dostaniecie tam, zostawię Wam również link do posta na moim blogu, gdzie możecie nieco więcej poczytać na temat tych kosmetyków. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!